A myśmy tu ostatnio mieli poza dużą ilością pieniędzy i narzekają na to, że jest za dużo sposobów gadania. Sam na pewno nowych nie mam, haha. Mgliście pamiętam, że narzekałem na możliwość zmieniania sobie person. Albo raczej jej brak, albo bycie bardzo specyficzne. Tak, no sobie na mapę jeszcze real quick. Mapę chyba samą miałem zjedzoną tutaj. Przynajmniej tak mi się wydaje, że ta... Da się dojść do piwnicy? Monka jest? Chciałbym się dojść do piwnicy. Wszyscy wiem, że piwnicy zaczęli dzieją się niedobre rzeczy. Co może pójść nie tak? Czym ty jesteś? Poza tym, że jednym wielkim składowiskiem ławek i krzeseł. I najwyraźniej mierz demonów. Mam coś nowego. Spoko, pogadałem, fajnie będzie. Cześć, Sebastianie. Czy jesteś uroczy? Jasne. Chciałem być miły, przepraszam. Widzicie? Z nimi się nie da być miłym. Trzeba je zabijać. Trzeba wszystko zabijać, tak będzie najlepiej. Tylko w sumie co... Czekaj, ja nie mogę z tego w ogóle wyjść? Czy... Znowu mi się... najwyraźniej w ogóle nie mogę wyjść, póki mam zaczętą rozmowę. No, well. Czas to naprawić. Możesz wyjść kółkiem. Próbowałem, to jest ten problem. Bo prompt widzę, że mi sugeruje, że mogę wyjść kółkiem, ale najwyraźniej nie działał. Jak to nie jest? Nie jesteś smaczny? Co ty gadasz? Na pewno jesteś smaczny, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Czym jest szkoła miejsce do zabaw? Wybrałem tortur, blisko wystarczająco. To nie jest na sposób, które by wolały nawet tę wersję z torturami. To co, wypełniałem wszystkie nas? Chyba się nie da. O nie, to trzeba iść do lekarza. 12 kart gwiazdy. Nice. Cześć, Biki. Mam bardzo ambitny plan, żeby dzisiaj trochę kart pozbierać mimo wszystko. Nie wierzę do końca, że mi się uda. Mister goście, witamy i cześć, Piotrku. Ale próbować mogę. Czy mam coś ciekawego w tej piwnicy? Im więcej opcji przy negocjacji, tym lepiej. Jeżeli ktoś ma całą książkę telefoniczną, żeby sobie rozpisywać wszystkie możliwe opcje, to spoko, pewnie tak. Znaczy, ja generalnie jestem zazwyczaj z tych ludzi, którzy twierdzą, że jeżeli gra daje możliwość, to jest lepiej, aczkolwiek polemizowałbym, że akurat w tego typu sytuacjach mnogość opcji jest bardziej problematyczna niż pomocna. Nie wiem, to był to kiedyś schron przeciwlotniczy, ale podka głosi, że jeżeli tu wejdziesz, to już nie wyjdziesz. Pracuj z tym bezpiecznie, nie chcemy, żeby goście tutaj wchodzili w przypadek, więc stoi tu na starze. A czyli mogę tu wejść? Tak, już sobie wszedłem, fajnie było. Mówię, że kiedy wejdziesz do schron przeciwlotniczego, to już nigdy nie wyjdziesz, uważaj, żeby tam nie wejść. Ale ja chcę tam wejść! Maja, przekonaj ich, żeby daj mi wejść. Wiesz co, co ja tam jest, to jest schron bombowy zbudowany jakiś czas temu. Nie jak tam jest w środku. Też by mnie to ciekawiło i chciałbym zobaczyć. Dajcie mi wejść. Goddammit. Wiesz, zagrawa siedemki, tutaj jeszcze schron. Każda szkoła ma swoje problemy. Sandhemeling też miała.
Boję się zapytać, jakie tam były. Ach, to naprawdę okropne. Tomkas naprawdę zasługuje na swoje imię, biorąc pod uwagę, co to jest. A, wynośmy się stąd. Biorąc pod uwagę, że nie mam tu absolutnie nic do roboty. Zgadzam się, wynośmy się stąd. Nie zdziwię się, że jej będziemy tu musieli jeszcze wrócić na zasadzie: o, słuchajcie, jakiś uczeń tam wszedł i musimy teraz iść go uratować. Wait for it. Dobra, to parter i podziemie mamy zwiedzone. Zobaczmy, co jest na pierwszym piętrze. Pokój samorządu, czy... To nie jest miejsce, do którego mieliśmy iść? O, Michel, jesteś bezpieczny, to świetnie. Tak, w tym kasugajem było bezsensowne, gdyby COVID się stało. A co z tym szefem, który dopiero co tu był? Co diabła, czy nie też się przydupasa miosło? Zdarza, że mnie nie znosicie. Nie, to zwyczajnie nieporozumienie. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak radzić sobie z megalomanią naszego prezesa. Jeżeli skorzystasz z tej okazji, żeby pokazać mu jego miejsce w szeregu, to samorząd, a czy cała szkoła będzie wyjdzie na tym znacznie lepiej. Bo się boi, ukrywa się gdzieś w szkole. Znajdź go i zakończ jego rządy, terroru. A, tylko najpierw trzeba go znaleźć. Dobra, dobra, tylko powiedz mi, gdzie on się chowa. Nie powiecie mi, prawda? Przewodniczący to demo bez skrupułów, który nie boi się nawet Boga. Ta szkoła jest pod jego władaniem. Moje, że idzie do klasy 3-1, powinien się już tam być. Proszę zaprowadzić go przed obliczem sprawiedliwość tak szybko, jak to tylko możliwe. Wreszcie ktoś to powiedział mi coś sensownego. Czyli miejsce, do którego muszę iść. Ale najpierw kwadraciki. Same się nie uzupełnią. A tu są klasy 2-1. To co, czy masz jakieś marzenia? A, ja? Kiedyś ci powiem. Okej. Okay. To bardzo szybka zmiana tematu. My nie musimy mówić o swoich. Jest coraz więcej ludzi, którzy nie mają, albo raczej nie mogą mieć marzeń. To całkiem smutne. Czemu nie mogą mieć marzeń? Pewnie mają tych cieni na myśli. Bo ktoś, kto uciekł ze schronu, mówi coś o lustrze, które miał. To nieistotne. Zresztą wersja PSX czy PSP? Wersja PSP-kowa. Czytałem generalnie, że PSP-kowa jest lepsza, bo praktycznie każdym względem jest nie ma powodu, żeby nie grać PSP-kową poza standardowym. Jeżeli ktoś chce się zapoznać z tym, jak wyglądał oryginał, to śmiało, ale tak to nie. Podobno twoje życzenia zostaną spełnione, jeżeli zagrasz w grę Jokera, ale często te ideały, marzenia w przyszłości, ja tak nie mam. Opowiedz mi tylko to, co tutaj teraz. Będę się przemawiał w przyszłości, kiedy nadejdzie. Zaczyna żyć, prawda? Jest to jakiś sposób. Niekoniecznie bezpieczny, ale... Mam wrażenie, jakbym miał ostatnio coraz mniej ludzi w klasie, to tylko mi się wydaje. Brak marzeń, co złego się może stać. Tamin! Jeżeli komuś nie przeszkadza to, że żyje z dnia na dzień, to nie widzę problemu. To nie jest tak, że trzeba mieć jakiś wielki cel, do którego się dąży. Czy nie ma tutaj tych za dużo cieni? W 700 prawie żadnych nie było, w tej szkole jest coś innego. Cienie ludzie. Wyszedłem z drugiej strony, tylko... Okej, w to sens, z drugiej strony. Persona 4, sza. Persona 5, pusta kratka.
Dobra, spróbujmy pogadać z ogrem. Kto może pogadać z ogrem i sensownie na tym wyjść? Mam wrażenie, że zapisywałem sobie ostatnie notatki i już o tym kompletnie zapomniałem. Let's go. Właśnie nie pamiętam, czy Michel dawał radę. To upierdliwe. Kim ty jesteś? Królem. Okej, przynajmniej tego uszczęśliwiło. To spróbujmy Michelem. Jeżeli mówicie, że Michel miał więcej sensu. Take control. Jo. Okej, to rzeczywiście za egzamin. Przekazywać swoje geny. Czemu chcesz przekazać swoje geny? Aby ludzkość była piękniejsza. O nie, oni mają na myśli dosłownie piękniejsza. Ważne pytanie. Co pokazuje ci twoje oczy? Głupiego demona. O, on się boi, kiedy mówimy, że jestem głupi. Że jest głupi, Jezu. Znaczy... To nie jest tak, że ja sobie mogę powiedzieć, że jestem bardzo inteligentną osobą? Ej, 12 kalczariatów. Jak sobie przypomnę, że będę musiał jakieś 200 ileś na personę, to coś we mnie w siedleczku lekko umiera. Jakoś trochę mnie irytuje ta myśl, że będę musiał tak mocno rozdzielać grindowanie na persony od grindowania poziomów. Że żeby zdobyć jedną nową personę, będę musiał naprawdę dużo kart dostać, a przez to jednocześnie mam wrażenie, że będę do tyłu z ekspem. Ale zobaczymy, jak to w praktyce wejdzie, bo z drugiej strony mówiłem, że o, no, się gra jest taka prosta, bo właśnie nie zdobywałem kart. Więc zobaczymy. Może wyjść to lepiej niż mi się wydawało. W tym roku ma być dużo dziewczyn, więc zdecydowaliśmy się zrobić na widzę dom. Czemu? A, co za zabawa straszyć chłopaków. Jeżeli nie będziemy mieli wysokich pisków, to nie będzie w tym żadnej zabawy. Wszystko. Wydanie specjalnej ranki są ważniejsze od poziomów. Ranki chyba wpływają na to, jakie umiejętności ma dana persona. Więc podejrzewałbym, że ktoś mi na pewno mówił, że da się zrobić run ze startowymi personami, więc... Dobra, mam świetny plan, który na pewno nie będzie stanowił żadnego problemu. Jeżeli będzie przeciwników tylu jak tutaj, czyli nie wiem, z pięciu i to jeszcze w miarę wysokopoziomowych, to będę ich bił. Bo to jednak powinno być na papierze w miarę dużo, jak to 24, to też nie jest aż tak dużo, ale cicho. Ty to mówiłeś, bardzo prawdopodobne. To nie też nic strasznie kiczowate, ale robiłem w tym roku na Witam Dom. Tylko poczekaj, że zobaczysz, co przygotowaliśmy. Ciekawe, czy będzie nam rzeczywiście dane zobaczyć cały ten festem, czy tak tylko opowiadają o nim i nie będziemy mieli okazji. Gdzie jest moja hibernacja, żeby zahibernować na kolejne 4 miesiące, żeby wyszła persona? Faleg. Kto ładnie pogada z Falegiem? Maja. Maja na pewno ładnie pogada z Falegiem. Kopium. To nie wyszło dobrze. Chcę karty. Daj karty. Nie chcesz dać kart? Okej, przynajmniej go trochę pocieszyłem. Wow, Zez. Pamiętajcie, nie sprawiać komplementów aniołom, bo się oburzą.
Rozumiem. Rozumiem. Zapamiętam. Widziałem tę kapę na pewno. I trochę więcej ekspa. To co, po punkcie? Jezu, ale ginko jest szybka. W porównaniu do pozostałej postaci. Ktoś tu stoi? Czemu gwiazdy migoczą? Bo mrugają nam. Ach, gwiazdy są takie piękne. Możemy wejść zobaczyć atrakcję? Po moim trupie. W ogóle nie, za każdym razem, kiedy mamy grę, gdzie kamera się obraca, a mapa się nie obraca, to coś we mnie w środeczku umiera odrobinę. Dobra, to my tu mamy. Czy ja z Harpiami w ogóle nie gadałem, że nie mam ich tejtów? Czas naprawić. A jednocześnie są zadowolone i wkurzone. Zobaczmy inne opcje. A to je uszczęśliwiło. O męskości pewnie nie będą chciały gadać. Yep. Czy masz coś do powiedzenia? Przepraszam? O, nie przepraszaj, o. Po prostu je zabijaj, guess. To też jest opcja. A w sumie Misza teraz musi nie zabić ekstra, więc tak muszę trochę powalczyć, bo Misza jest zauważalnie tu przez to, że go nie było. Tak się przyzwyczajają do gier, które mają, powiedzmy, wyrównywanie poziomów, jak postać nie jest party, że zapominam o tym trochę. Będziemy mieli tu planetarium. Przygotowujemy kopułę sektora, aby odizolować się od światła, a to będzie nasze stoisko. Zobaczyłbym sobie planetarium. Tylko pewnie podobnie jak wiemy innej rzeczy, nie będziemy mieli ku temu okazji. To zgaduję, że jest tam na dole, gdzie już byliśmy. Yep. Forceful, joyful. Jezu, 20 kart dają. Dajcie moje 20 kart. To jest... Okej, to ich uszczęśliwia, to nie do końca to chcę. Bo chcę karty, a karty są za Iger. Cześć, Sylwia. Od razu lepiej. Ale co mnie sądzisz? Jesteś w moim typie. Okej, tego uszczęśliwi, ale to nie jest to, co chciałem. Wszystkie zostały ekstra i teraz musisz przekiwać się wszystkich level up skiny. Albo jeszcze lepiej, że każdej postaci musisz osobno rozdawać. Czy mieszkała... miejscem tortur. Zrobiłem to, żeby nie przypadkiem go nie wbić na maksymalny happiness. Jak już mówiłem, jak chcę karty. Jeszcze trochę i zacznę się zastanawiać, czy... Czemu było? Czy ja jestem ślepy, czy gra mnie właśnie oszukuje? Chyba, że to pokazuje, ile ja mam kart, a nie ile demon mi daje. Chyba tak. Bo miałem 20, dostałem 10, teraz mam 30. To chyba na tej zasadzie będzie działać, a nie, że pokazuje mi, ile dan demon mi da. No nic. A mi to wciąż w miarę dużo, aczkolwiek jak sobie pomyślę, że niektóre demony wymagały po jakieś 300, to jednak ta świadeczka umiera. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. No to ewidentnie musi pokazywać, ile mam, a nie ile dostaję. Dobra, już przynajmniej mam jakiś schemat opracowany, żeby dostawać kartę.
chłopaków. Jesteś w moim typie, to cię uszczęśliwi. Może jak stąd wyjdę, to będę miał na ten. Na jakąś nową personę. Czemu ludzie prowadzą wojny? No przez was. To tak naprawdę miłość. Żartowałem. Mam wrażenie, że dzisiaj połowa tekstów, które widziałem w tych rozmowach, to, że kogoś boli w klatce piersiowej. Może po prostu sobie coś naciągnęli. Nawet nie wiecie, ile raz mi się zdarzało, że sobie coś naciągnęli, potem miałem lekkiego stracha, bo miałem takie poczucie, jakby rzeczywiście coś mi się w klatce piersiowej zrobiło. Oni naprawdę podziwiają Kiczego. Myślałem, że matko w trzech przypadków, ale przyznam, że się tego nie spodziewałem. Nie, jeżeli przestaniesz być szefem, to coś stanie z tą szkołą. Co się stanie z nami? Kto się zajmie tym wszystkim? Nie, sami nauczycie się zajmować swoimi sprawami? Masz rację, nie mogę pozwolić się, żeby szef zrobił wszystko dla mnie. Nie mam zbyt dużo pewności siebie, ale będę to sam się bronić. To rozumiem, też będę próbował jakoś się utrzymać bez niczej pomocy. Co do tego, Michel, czy szukałeś PS-a? Powinien być w klasie 3-1, czyli piętro wyżej. Wybacz się, przestaję być szefem. Jesteś facetami, czy nie? To możecie dojść, jeżeli nawet nie będziecie w stanie zaplikować się z samym sobą. Musicie jakoś dać sobie radę. Dajcie wszystko, jeżeli to się nie uda, to wtedy pogadajcie ze mną. Jako uczeń tej samej szkoły pomogę wam. Ojej. Prezes samorządu przygotowuje maski, ale nie możemy tam wejść bez jakichkolwiek... czy to nie jest taka przesada? Może... po co im maski w ogóle? Znaczy wiem, że maskarada i w ogóle, ale... Ale cała sprawa z liderem musiałem naprawdę poprosić Ikichiego. Staje się teraz znacznie bardziej dojrzały. Dojrzały Ikichi? To dziwne. Ikichi to prawdziwy szef. To nie tak, że tylko gada, ale naprawdę troszczy się o swoich. Zresztą sobie myślę, że to wielka strata, że przestaje być szefem. Tak jak on nie ma zbyt wielu. Boże. Ludzie zaczynają szanować Ikichiego. Może jeszcze ja go zacznę szanować? A nie, czekajcie. No. Na to jeszcze musi sobie zasłużyć. A, bo się kamerę bez... Tu nie wejdziemy. Ono, to może jeszcze raz. Czy przybyliście zobaczyć Fracę Kasuga? Nie pamiętam, żeby tyle osób chodziło na niego wcześniej. To pamięć dzięki temu nowemu prezesowi samorządu. Były o nim nieprzyjemne plotki, ale jak dla mnie jest w porządku. Jaki czy nie jest fajny? Nie przemawia do mnie póki co. Nie powiem, że jest zły i irytuje mnie, ale jednocześnie nie powiem, że go jakoś lubię, że jest fajny i tak dalej. Właśnie bardzo pogadaj. Wszystkie twoje karty. Oddawaj. Jesteś w moim typie, to cię zadowoli. Pewnie jakoś by się dało bić jednocześnie Iger i Happy i zastanawiam się, jak to zrobić potencjalnie i co by to dało. Nie, w każdym razie na razie dostajemy dodatkowe karty. Team Before wpadł na bossa i takie, ej, czemu ja nie mam poziomów, żeby wygrać tę walkę? Muszę być siódemki, a? Słyszałem, że pracę waszej szkoły został odwołany. Tak mi przykro. Pewnie wcale nie jest mu przykro, tylko mój tak, żeby nie wyjść na wielkiego chuja. Może z kimś kontaktuj. Znaczy... Na razie staram się po prostu robić to, co widzę, że działa.
Emposa chce ze mną pogadać. Lubię ma imię jako ciemne. To nie była dyskryminacja. Mogę mieć swoje preferencje. To się nie nazywa dyskryminacją. O czym sobie myślisz? Co dzisiaj będę miał na kolację? Nazwała mnie głupim i się tego ucieszyła. Nie wiem, co o tym sądzić. Mam wrażenie, że ktoś bardzo nie tak poszło przy tłumaczeniu, bo już któryś raz widzę, że ten śmiercionośny wzrok daje mi jakieś próby podrywania. Co ja właśnie tu robię? Szukam miłości. Listen. Hej, listen. Doskonale. To jest to, co chciałem zobaczyć. I wonder what's for dinner. There is no dinner. Halo, YouTube Pupy 2009 dzwoni po swoje YouTube Pupy z powrotem? Tylko z tym mi się kojarzy what's for dinner. Kurwa, kiedy to było? Ej, dużo was. To oznacza tylko jedno. Fight me. O, dostałem kartę gadu. Możesz mieć dawno jakiś swoje nesans. Czy to było coś na zasadzie, że AI możesz mówi rzeczy? Czyś lekarze? Jakim co do najgorsza Zelda jest tak samo kultowa co najlepsza? Generalnie, jeżeli coś jest okropne, to będzie miało jakiś swój własny kult, mam wrażenie. Ktoś jest niespokojny. Ja też to, żeby kupić magię, kanalizowałem. Wciąż dostałem swoje stoisko. Bardziej niecierpliwy niż niespokojny w tym kontekście, ale... Czym ty jesteś? Erynie. To bardzo ciekawy Dina, niech na Erynie, ale nie będzie. No pogadaj z Eryniami. Yuki. Pogadaj z Eryniami, fajnie będzie. Zrób im fotkę. Spójrz, jakie urocze. Najpierw się działało Angry i Eager jednocześnie. Czas się przekonać. Bo już zdążyłem zapomnieć. Erynie to były parki czy furie? Furie chyba? Tak, furie. Ale sprawdzić musiałem. Tak samo jak poszedł spać, to robi jednocześnie Angry Eager. I teraz tego pożałuję. Ha, ha, ha. I'll kill you. To jeszcze bardziej wkurwione niż normalnie by były. Jeden. Któreś jeszcze ci partyzywało? Właśnie... Wcześniej coś zrobiłem, co mi pakt zerwało. I nie jestem pewien, że to samo Angry mi zerwało paktu. A czy ktoś jeszcze. Ty masz niewmaksowaną personę. To jeszcze powiedz mi w sumie, co ty masz. Hama, Dia, Feral, Klo, Bufu i coś jeszcze jej pewnie wejdzie. Ale to jeszcze nie teraz. Każdego jest tutaj całkiem popularnie. Mam na te własne cosplayerów, więc dajemy sobie wszystko. Na oku zapowiada się, że przyjdzie do nas wiele dziewczyn, więc przygotowałem specjalną przebieralnię. Nie mogę się doczekać.
Ta, w przebieralni pewnie jakieś ukryte kamery czy coś? Cześć, Samuraj. Czy ja strzelam więcej Cat Lovers? Więcej Lovers? Morgacia? Dzisiaj skończyłem się na stogową serię wykonaną na naszym Discordzie. Podziwiam wytrwałość i że się chciało. A czemu jesteśmy? Sex appeal. Potwierdzone info. Zabijenie wsiadu do wyścigu X3. Spokojnie. Wyścig X3 już niedługo. Już niebawem. Czy jestem uroczy? Yep. A teraz dawaj karty. Te jęki mnie zabiją pewnego dnia. Co i to o tyle zabawne w tym wyścigu z X3, że to jest jedna z tych gier, do których zdaję sobie sprawę, że nie ma chuja, żebym nie podszedł bez przygotowania, a z drugiej strony już nie chcę mi się przygotowywać. Bo po prostu zawsze mam wrażenie, że początek tej gry to jest absolutnie najgorsza część tej gry, jeżeli chodzi o poziom trudności i że z każdym następnym etapem jest łatwiej. Za karty mogę wykupywać w Velvet Roomie nowe persony na wyższym poziomie. Po to one są. I z tego co pytałem ostatnio, to podobno się da przejść grę na startowych personach? Bo tak naprawdę, jeżeli dobrze rozumiem, to persony te nie wpływają na nasze statystyki bezpośrednio, tylko na to, jakie umiejętności mamy dostępne. A biorąc pod uwagę, że mamy dostęp do Fusion Spelli, to pewnie dałoby się na podstawie tego, co z nich mamy, przejść jakoś sensownie grę. Zwłaszcza, że no jak do tej pory tak naprawdę bossowie, znaczy bossowie, jeden boss nie sprawił mi jakichś większych problemów. Nie ma tutaj wstępu, klub mangowy po sąsiedzku zamówił to jako przebieralnie. No to tym bardziej trzeba tam wejść, znasz co? Na. Nie wiem, czy tej grze jest mechanika dawania umiejek w inny sposób niż przez rank up. Właśnie tak się zastanawiam, bo dostałem coś, co się nazywa Galukard. I nie jestem pewien jeszcze, jak tego można używać. Czy tego się używa przy wykupywaniu person, czy mogę sobie to po prostu dodać do dowolnej persony? Nie wiem. Będę musiał zobaczyć. Dobra. To bo mogłem pogadać tym Eikichim. Dawaj mi chariotowe karty. Nie będę miał szacunku. Tylko czekam, aż się okaże, że istnieje jakiś limit kart, które mogę mieć jednocześnie. I w pewnym momencie to, że je dostaję, będzie oznaczało, że się tylko marnują. To przebieranie, więc nie możesz tu wejść. Zaglądanie nie będzie tolerowane. A my stoimy na walcie. Ma to sens. O, anime nauczyło mnie, że wchodzenie do pokoju, w którym ktoś się przebiera, to jest absolutnie normalna rzecz. I najwyżej ktoś zrobi i zacznie rzucać jakimiś losowymi przedmiotami kryto w środku. Pamiętajcie, anime to nie jest dobry źródło informacji, jeżeli chodzi o sytuacje społeczne. Marzenia. Moim marzeniem jest, tylko czekam, aż powie być twoją żoną. Czy jest ktoś, kto nie ma marzeń? Nie rozumiem tego.
marzewce, że się jest fajne. Jedną rzeczą jest mieć marzenia, a drugą jest dążyć do nich, I guess. Wciąż nie można znaleźć przewodniczącego? To dziwne. Prawdopodobnie jest w klasie 3-1, czyli tam, gdzie nam mówi, że jest, a ja jeszcze tam nie poszedłem. Nigdy tego nie zapomnę. Zwyczajne spotkanie, nic nadzwyczajnego. I był ktoś z niebieską czaszką. Excuse me? Ciekawe, czy jest i bez laska podgląda faceta. Znaczy, na pewno są tego typu rzeczy. To nie jest tak, że nie widziałem tego typu sytuacji. Zazwyczaj są traktowane. W dokładnie taki sam sposób, jakby to facet poglądał dziewczynę, czyli to dziewczyna czuje się uderzona, że jak do tego mogło dojść. Kocham chińskie bajki. Jak to było, cytując jedną z rozmów, które jakiś czas temu prowadziłem, szczyt humoru w chińskich bajkach, baba bije chłopa, ha, ha, ha. Dostałem tyle rzeczy, które zawsze chciałem. Zastanawiam się, czy nie pójść na całego Jokera i nie dostać wszystkiego. A, czemu nie? To moje marzenie w ogóle. A co, masz jakieś lepsze? Chciałbym o tym usłyszeć. Nie miałem nic na myśli? Za dużo myślisz, stary. Marzenie to, co chcesz, prawda? Chyba koło to obchodzi, czym to jest. Ale jest to jakieś podejście? A propos chińskich bajek, bardzo się cieszę, że zaczął się nowy sezon i jak zwykle będę miał jakieś 20 parę tytułów do oglądania, z czego skończę na 1/3 z tego, w najlepszym wypadku. Jak się gadało z Agationami? Ginko do boju. Okej, okay, gadanie o miłości je... uszczęśliwia. Pozywanie... jesteś w moim typie. Nadal czekamy na koniec Dragon Ball i One Piece. I mean... polemizowałbym, że Dragon Ball się skończył i to jest po prostu nowa seria, bo tak to równie dobrze możesz powiedzieć, że... że nadal to się nie skończyło. To miłość. Goddammit. Zepsułem. Mogę pogadać z innym Agationem? A z tobą nie pogadać z drugim. A nie, wszystkie Agationy są wkurzone. To oznacza tylko jedno. Jezol. Ta walka trwa znacznie dłużej niż powinna. A kto by się przemył takim, problemem? Mimo 3 HP to right. Ogólnie mam wrażenie, że Persona 2 jest bardzo nogą. Znaczy, domyślam się, że potem będzie gorzej, ale jednocześnie jestem przyzwyczajony, że o, daliście mi grę plusa, czemu początek gry jest łatwy? Ktoś tu nie gra? Dobra, tu mogłem wykorzystać Michela. Michel, mamy robotę. Przejmuj kontrolę na sprawę. Jouuu. To chyba była opcja. Yep. Say it to Michel. Powiem szczerze, że z Dragon Ballem to ja już nawet nie śledzę tego, co się teraz mam dzieje. Bo kojarzę, że teraz chyba jest adaptacja tej kinówki Dragon Ball Super Hero Super, czy jak tam się zwało. Nasz film nazywa się Zapach Wiatru. Jest o synie, który myśli się na swoim ojcu za porzucenie go. Interesujące, czy nie? Będziemy go pokazywać na festynie Kasuga.
zapraszam bardzo serdecznie. Tak, bo super, 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 super. Dragon Ball Super do Anti-Hero. Dragon Ball Super do Potęgi Hero. No nowy. Come on, Miss Rock. Czym ty kurwa jesteś? Ja się grzecznie pytam. Poza tym, że masz czepek. Okej, okay, to nie działa. Ile mam lat? Nie opadzi mnie to. Czy to ważne, ile masz lat? Wiek jest nieistotny. Mam wrażenie, że obecne czasy w internetach to bardzo niefortunny moment, żeby mówić tego typu rzeczy. Look into my eyes. Ech. Nie jestem pewien, czy chcę poruszać temat tych dram ostatnich na streamie. Nie jest to coś, na czym mi jakoś specjalnie zależy, to na pewno. Ej, czekaj, bo moje postacie dostały aż i obrażenia. Najgorzej. Może powinien się wyleczyć, biorąc pod uwagę, że mana mi się odnawia. A to jeszcze raz. Kto miał diety, masz diety. W ogóle nie pamiętam, że wspominałem o tym na streamie, ale przez jakiś czas miałem bardzo głupi pomysł pod tytułem robienie Final Friday, czyli dosłownie streamowania po kolei finali, w kolejności jak wychodziły. I zastanawiałem się, ile czasu by mi to zajęło. Cześć, Tate. Tak, mediów wizualnych, przez media wizualne mam na myśli filmy. Zajmuję się badaniem filmów. Jaka jest słabość na mi... What? Jakie mikrofony? What the fuck? Takie mikrofony? Tak, no intensywniejszą. Czasami też się na tym łapię, że... O Jezu, ja coś ostatnio tak miałem, że nagrywałem sobie jakiś klip z czegoś. Aż zerknę, z czego to było, bo już nie pamiętam. Czy to było... to był najświeższy klip, jaki miałem, czy z Tyreusów. I zdałem sobie sprawę, że obrzydliwie ten szumiał. I zastanawiałem się, o co chodzi, a to się okazało po prostu, że wykrywało mi mój mikrofon z pada. I miałem takie, ale... Dlaczego? Czemu miałbym chcieć używać mikrofonu, który jest wbudowany w DualShock? Haha! Spoiler, szumiał okropnie. Do tego stopnia, że na pewno bym się nie odważył używać go do czegokolwiek. Kto w ogóle używa mikrofonu w DualShocku? Ktoś, kto nie ma headsetu i chce grać na wyświetlacie? I guess. Mi się czasem zdarzało do testów w pracy, ale poza tym to... Ech. Cześć, Gimko, jaka Gimko? Miszo, chodź tu. Tak samo DualSense też ma mikrofon wbudowany i też teoretycznie się da go używać. Więc to nie jest tak, że one są kompletnie bezużyteczne, ale no generalnie jeżeli masz jakiś headset, to na pewno lepiej używać headsetu, tak? No bo też jednak, powiem szczerze, nigdy się tym nie interesowałem aż do tego stopnia. Ale wydaje mi się, że PS-ki nie mają własnych dedykowanych mikrofonów, takich PS-y.
Więc jeżeli ktoś chce gadać przez voice chat, to albo musi używać właśnie mikrofonu wbudowanego w padzioszka łamany na kontroler, albo znaleźć sobie jakiś headset do tego, co też nie musi być takie proste i oczywiste. Czy ja chcę z nim walczyć? Powiedzcie mi. Właśnie, bo one wszystkie mają teoretycznie te samo to, te samo, te same traity. Forceful i wise. Shogun kiedyś powiedział, że życie to długa podróż z ciężkim brzemiem. Czy masz pewność siebie, aby targać te brzemię? Nie wiem. Jeżeli bym powiedział, że tak, to pewnie by uznał, że jestem zbyt pewny siebie i by się bardzo na mnie burzył. Krótko żyjący ludzie, zastanawiam się, jestem stary, ale wciąż żyję dłużej niż wy. Czuję strach przed śmiercią, czemu? Bo jesteś stary. Daj karty. 13 kart siły. Doskonale. Czyli wejściego, jeżeli ktoś ma Forceful i Wise, to teoretycznie mogę z nimi gadać przy pomocy Yuki. I powinno to dobrze wejść. Wniosek. Jeżeli ktoś jest Forceful i Wise, to lubi Yuki na bezbuście. Potwierdzone info. Czas palić, moja teoria się zgadza. To nieistotne. Ostatnio się burzyła, że wziąłem ciemną. God damn it. Co jest, że ja ją też zignoruję? O. Myślę sobie o niczym. Okej. Okay. Rozumiem. Fine. I get it. Mamy metodę, chyba że akurat demony zaczną zadawać pytania i wszystko pójdzie się jebać. Najgorzej. Jak to było? Umiem rozmawiać, ale tylko jeżeli będę odpowiadał na z góry przygotowane pytania. Kojarzę, że kiedyś czytałem jakąś taką historię o czymś takim, że ktoś dosłownie przygotował sobie jakieś tematy do rozmów. Żeby jakoś nauczyć się być taką duszą towarzystwa, że tak to ujmę. Nie, nie jestem w stanie sobie wybrać wszystkiego, żeby samemu tak robić. Nie wiem. Jeszcze raz Reason. Będę musiał tego się doczytać, co dokładnie robią te nieszczęsne pakty. Bo mam wrażenie, że nie używając paktów pomijam coś, co powinienem robić. No bo jako, że tutaj powinien być prezes, to może dla świętego spokoju sobie zapiszę, bo nie chciałbym z jakiegoś losowego powodu stracić kilkudziesięciu minut progresu. Zwłaszcza kiedy spora część z tego progresu była poświęcona na gadanie. Hello. Czy to nie było jednego ucznia, który niedawno się to przeniósł? Nie wiesz może gdzie on jest? A, on. Nie, dzisiaj nie było go w szkole. Jest w szpitalu, coś, nie wiem. Okej. Okay. Czy nie miał być w tej sali? Cześć, Zaki, czy znasz tego ucznia? Czy jest jakieś ładne polskie określenie na ten sobie student? Nie, to musiało mi się przywieźć.
Tak, ekip tego nowego lidera, bo naprawdę ciekawym tematem w naszej szkole. Jego ksywka, bo śmieci, to nie był żart. To jeszcze raz, gdzie jest nasz kolega przewodniczący? Uczeń, który się przeniósł, no był tu taki, ale nie widziałem go od dawna, ale to nieistotne. Nie ma z tym żadnego związku. Ej, nie, szukałem prezesa, przewodniczącego. A tylko gdzie go w takim razie szukać? Można jeszcze iść gdzieś na górę, z tego co widzę, bo jeszcze na czwartym chyba nie byliśmy. Tylko z drugiej strony nikt nam nie mówił. Przynajmniej w teorii, czy ktoś na czwartym będzie, ale to nie jest tak, że mamy wielki wybór. Karty czy nie karty? Karty! Plan jest taki, że będę zbierał kartę, a jeżeli ktoś na mnie zdenerwuje, to wtedy będę walczył. Ta. 12 karcioszek. Dużo tych kart. Zobaczycie, na pewno będzie też mnie po przejściu całej tej lokacji na jakąś dobrą, nową personę. Kopią. Wejście na dach. Okej, czy na dachu kogoś mamy? Ale dach jest duży, to na pewno. Siódemka jest dupia. Nasz fesel jest zajebisty. W tym roku będzie mi tonę gości. Zazdrośni? No, nie mówcie, że nie. Siódemka teraz jest w naszym cieniu. I tam Kasugayama będzie znany na cały świat. Lepiej, że was nie przełapa, jak tutaj się szczędacie, tchórze. Wow, ale hejter. Czemu oni się tak hejcą? Czemu nie możemy po prostu się cieszyć w ogóle? Szefie, może to przez nas wszyscy mówią na Solidon Kas. Nie chcemy nic robić, rozumiem. Ale byliśmy tylko zazdrośni o siódemkę, bo kochaliśmy naszą szkołę, dlatego... Ty durnio. Po prostu zmienimy to wszystko. Muszę nie twierdzić, że to będzie najlepsza szkoła. I pomożesz mi z tym, rozumiesz? Nie, on już nie pomoże. Już jest po nim. Maja jest taka fajna. Jest taka fajna? Wystarczy już tego. To przez was szkoła jest w cieniu siódemki. Użyliście jej tylko jako kozła ofiarnego, żeby czuć się winę za swoje problemy. Jak możecie być dumni z takiego ducha szkoły? Dlatego jak będziecie tak zachowywać, to te liceum zawsze będzie nazywane liceum KAS. Au! Co w pani pojechała? A, wkurzeni Maję. Może się taka nie wydawać, ale łatwo się emocjonuje. Z drugiej strony w pianej miejscu bym grała pięściami. Nie jestem pewien, czy to lepsze. Dorośli rzucający się na literalistów z pięściami. Co mogłoby być nie tak? Jeżeli go nie było w 3-1, to może wrócił do... tego, do pokoju samorządu. Zobaczmy, może tam go znajdę. Bo to chyba jedyne miejsce, gdzie potencjalnie mógłby być, right? Jak tylko przestanę, zapominę, że mam obiecaną kamerę. Tu jest 2-4, to nie. 2-4, etap, którego nigdy nie zobaczycie na speedrunach z Mariana, czy jakoś tak? Mogę. Tak, jesteś uroczy, kłamie. Chciałbym wyjść i ich pobić, ale niestety nie mam takiej możliwości, więc po prostu idę go podrywać.
Zastanawiam się, czemu nie można wyjść z tych negocjacji. Jesteś w moim typie. Okej, okay, nie, on nie jest w moim typie, żartowałem. W ogóle przysięgam, że przez cały sobie jestem tak przyzwyczajony do typu turbo, że aż ciężko się teraz gra bez tego. Zwłaszcza kiedy są to tego typu walki, gdzie pewnie mógłbym to odrobinę zoptymalizować, ale też nie czuję, że jakoś dużo tracił jadąc na autowalce. Jedyne co chcę robić, tak powiedzmy ręcznie, bez turbowania, to negocjowanie. A propos negocjowania. Daj karciuszki. Nie ginko, Jezu, Michel. Jest happy. Pytanie. Ludzkość niewiele ewoluowała, to się stało z ewolucją ludzkości. Dewoluujemy. Patrząc na to, jak wyglądają internety. Kim ty niby jesteś? Jestem królem. Królem internetów. Potwierdzone info. Say it to me, chef. 12 kart, 2, no. Ile mam kart w sumie? Chcę sobie zerknąć teraz. Karty. 84 rydwany, 60 kochanków, 39 siły i parę pomniejszych. Tu jest 2-1, to nie. To jest pokój samorządu. Czy możecie mi powiedzieć, gdzie jest przewodniczące? Podobno ukrywa się w piwnicy. Tym razem na pewno go tam znajdziecie. Proszę ukażcie. Dobra, dobra. Czyli schował się pewnie w tym bunkrze, do którego mówiłem, że pewnie jeszcze będziemy musieli iść. Skłamałbym pieniądze, że jestem jakoś specjalnie zdziwiony, wiecie? Wiecie co? Let's go! Czym była ta obszarówka, kiedy ją nie używaj? Aż muszę zerknąć. Pytanie, czy będę miał jeszcze szansę? A ma to raczej nie jest to, co chcesz używać na anioły. Whatever. To jest to, to jest van, to jest mamak. No okej, okay, to już nie zobaczę. Dostałem kartę Agi, to na pewno. Więc jakbym... czekaj, poziom. Więc jakbym chciał komuś dać Agi, to zawsze jest to opcja. O, gdzie ten uczeń, który był na starze? Ej, czy Pedro możesz tu być? Proszę, puśćcie mnie. Myliłem się, już nigdy tego nie zrobię. Wybaczcie mi. Wybaczyć ci? Jeszcze czego? Mamy całą listę rzeczy, o którą musimy cię zapytać. Nie pozwolimy ci po prostu sobie pójść. Powiedz mi o tej całej klątwie emblematu, czy ci się to podoba, czy nie? A propos emblematu, zgadnijcie, kto jest na pierwszej zmianie i będzie mógł streamować w tym tygodniu. Jej! Tak, w poniedziałek Fire Emblem będzie. I wsiadę razem normalnie. Zobaczymy na jak długo, ale... Ej, czekajcie! Czemu oni zawsze biegną bez pomyślunku? A, chodźmy za nim, za nimi. I te drzwi już się nie otworzą. Jasuo, gdzie jesteś? Wychodź! Zapłacisz za to! Cześć, Kichi. Nie ruszaj się, dopóki nie włączy światła. Aha, pompę naszą latarkę.
Rację, w końcu możemy zobaczyć. Wiesz to, co ja. Następny raz, jak będziesz miał coś tak przydatnego, to weź to wejmij wcześniej, co? Dajcie się złapać! Walkie-talkie? Co za sztuczka. Czyżbyśmy zostali uwięzieni w tym wspaniałym bunkrze, z którego nie ma wyjścia? Plotka głosi, że nikt nie wie, gdzie jest wejście z tego schronu. Jak już wejdziesz, to nie wyjdziesz. Ha, 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 ha. Czyli zostaliśmy tu uwięzieni. Doskonale. Oszkałeś nas, ty draniu. Jaki jest twój plan? Chodzi o jego zapalniczkę. Światło wygląda dość mocno jak na zapalniczkę. Chyba, że nie wiem, ma dosłownie lampę przy sobą. Chcę zajść tej szkoły idealne miejsce do nauki i godne geniusza takiego jak ja. Ale najpierw trzeba pozbyć się śmieci. Coś ty powiedział? Sugimoto był tylko przystawką. Rozprzestrzeniłem plotkę, że lider jest silniejszy niż szef. Nie wziąłem pod uwagę, że możesz tego użyć na swoją korzyść i dlatego mój plan, aby napuścić na sobie śmieci, trochę nie wypalił. Wyłaś i mierz się z nami. Nie wydaje mi się. Okrutne elementy muszą zostać odizolowane albo skażą resztę społeczeństwa. Ale jeżeli panie... Periodical? A, jeżeli panie opiszą mnie w swojej gazetce, a Lisa stanie się moją dziewczyną, to mogę zrobić wyjątek dla kobiet. O! Tak, ja nasz następny specjalny raport ma już swój tytuł. Szef przewodniczący, prawdziwy czempion Liceum Kas. W dodatku sfotografowanie walkie-talkie za bardzo nam się nie przyda, nawet żeby umieścić to na stronę gazet. Chociaż to smutne, oznacza to, że jedne miejsce, które mogłabym się zadbać na randkę, to ten, co u twój klienta. Dobrze, umrzyjcie tej zgodu, jak sobie wyjdziecie. Najpierw musielibyśmy stąd wyjść, żeby móc się przechwalać. Ten drań. I kicz, co diabła. No właśnie, durnio, czemu zniszczyłeś nasz jedyny kontakt ze światem zewnętrznym? To jest bardzo dobre pytanie. No, ale... nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. No więc to czas, kiedy ludzie nie mieli telefonów komórkowych. Zgadnie, czy walkie-talkie ma zasięg tam, gdzie telefony nie mają? W takich czasach trzeba myśleć pozytywnie. Razem znajdziemy drogę wyjścia. Dobra, widzę, że mamy przejście w całą jedną stronę, a tu jest raczej zamknięte. Excuse me? Jest tu mały pokój. Gdzie nie mogę otworzyć swojej mapy. Spooky. A nie, weź ten mały pokój, to był ten z którego zaczynałem. Never mind, never mind. Tak, to człowiek. Proszę zadać swoje pytanie. Czemu ludzie istnieją? Czemu ludzie istnieją? Nie jest powodów to, żeby mogli zadawać takie pytania. Jestem pewien, że anioły chcą rozmawiać o męskości. Wierzcie, że wszystko obraca się wokół was. Świat został przez was spaczony. Dajcie niebawem swój dom. Będziemy ciężko się starać, aby temu zapobiec. Może da się go wypersfadować. Tak. Tak, chodź, zawrzyjmy pakt.
Mety, witam. Mamy pakt z jednym z aniołów, tylko będę musiał jeszcze go jakoś sensownie wykorzystać. To może być lekko problematyczne, biorąc pod uwagę moje wspaniałe umiejętności oratorskie. A raczej kompletny brak. Mam wrażenie, że to mogą być już powoli te walki, gdzie mogę przestać używać autowalki. Wszystko mi się wydaje. Albo po prostu uważać na to, czy używam akurat duże ilości agi tam, gdzie demony są na nie odporne. Bo mam wrażenie, że to jest mój główny problem dzisiaj. Dobra. O Boże, co ci zna. Z jednej strony to ci zna, z drugiej strony kwadraciki wcale się nie uzupełnią. Jak żyć? Czym ty jesteś? Robin Goodfellow. Excuse me? Odkrywanie mapy wymaga poświęceń. Prawda, zgadzam się. I jest to poświęcenie, na które jestem gotowy. Chlebki w piekarniku. Oby wyrosły na dużych i zdrowych chłopców. Jesteś uroczy. Uszczęśliwiłem go tym, że jest uroczy. Coś na czym się zastanawiam. Czy jest szkoła? Miejscem do zabawy. Przepraszam, że ty się nie możesz na nim bawić, ale też jesteś w szkole. Dobra. Jeszcze do niego zarywajmy. 17 kart. Bogato. Co ja zrobię z tymi wszystkimi kartami? Tylko czekam, aż się okaże, który z tych nieszczęsnych pól na mnie nałożył poisona w końcu. I zabawa stała się skończy. Dużo przeciwników. Mam jedno ważne pytanie. Teraz też nie to wygląda jak walka, którą mogę w miarę łatwo z auto walkować. Jeżeli przestanę się czarmować. Dobra, czy jeżeli przestanę być czarmowany. Mówię, staram się też nie przesadzać z tym rozmawianiem, żeby nie wyszło, że zaraz będę miał pierwszy poziom. A propos poisona. Ktoś miał posumu. Wiem, kto miał posumudi. Ten jeden demon, którego studiowałem, a którego teraz... Wiedziałem, że coś tak skończy. Holy fuck. Zamiast grać to iść na autopilocie. Te walki sprowadzają się do tego, że... równie dobrze mogę to robić. Okej? Bo to jest to, jeżeli widzę, że przeciwnicy zadają mi po jakieś 1-2 obrażeń, to aż odechciewa się walczyć normalnie. Jestem przyzwyczajony, że jednak w RPG-ach walki stanowią jakieś trochę większe wyzwanie. Nawet te najbardziej, powiedzmy, podstawowe losowe walki. Wmówki. Każda wmówka jest dobra. Ja nawet nie będę mówił, że to nie jest wmówka, to jest wmówka. A potem będzie, jakie mają słabości te demony? To jest bardzo dobre pytanie.
Na pewno Agatiany są odporne na ogień kompletnie. Znaczy nie, najgorsze chyba w tym wszystkim jest to, że jeżeli ten, że jeżeli by w tej chwili zmienił Enemy Group. Czy Enemy Group działa dosłownie tak, że działa na konkretną, powiedzmy, grupę, jako że nie, na przykład tutaj na Agatione jako grupa? Hmm. Na tym chodzi. Federko, Buffo, Media. Media podejrzewam, że będą się teraz użyć, patrząc na Ginko Yuki. Mal Aqua. Mamagna. Dobra, Maladzi na pewno nie zadziała tak jak bym chciał, więc. O, tak żeby nie było, że nie umiem walczyć normalnie. Aczkolwiek też nie spodziewam się, żeby rezultat był jakoś znacząco różny od normalnej walki. Reflect, block, idealnie. Czy Mazda lub Dance mnie czarmuje? Yep. Błagam, tylko nie we mnie. Okej, na szczęście nie we mnie. A koniec słabości Agatianów, to jest duży pozytyw. Tak. Nie powiem, że Agatiany kompletnie padły, ale są blisko. Powiem wam tak, absolutnie nie podoba mi się to, co widzę w kwestii moich hapeków na spojrzanowanej postacie. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że jeżeli mam leczenie many poza walką, to mogę po prostu się leczyć i raczej się wyrobię. Zwłaszcza jeżeli tak jak Ginko tutaj dostaje więcej leczenia. Poison. Chuje. No bo teraz już chyba napadę na auto polecę. Zwłaszcza jak już ostatni demon został. A przy poziomie chyba się nie dostawało tego leczenia statusów, więc to nie jest tak, że nawet to im może jakoś pomóc w tej chwili. W idealnym świecie pewnie bym znalazł tego, jakiś pokój leczniczy, ale nie spodziewam się, żebym miał ku temu okazję. No, dawaj mi karty. Nie wiem. Jestem. Wow. Jesteś dla mnie tylko... Rozumiem. Hejcą mnie. Hejterzy mnie hejcą. Tak zwani hejterzy będą hejcić. Dobra. Bijemy się. W sumie, czy mi się wydaje, czy mam wrzuconą medię w tej chwili na autowalkę? Tak, ale to oznacza, że będę wychodził z walki z większą ilością HP. A manę i tak mam dużo. Wyszło nawet lepiej niż myślałem. Rzucin, cukier, dain. To ja, Shin? Aby ja, czyli czy te demony to Shin? Hmm...
Aż nie, za bardzo z nimi. Ta media nie idę niż nie czy więcej niż obywam. A z maną też wychodzę raczej na plus, bym powiedział. Tak myślałem, że to są dwa osobne pola niestety. Pojdąc przez Ginko. To jeszcze tylko Yuki. Kiedyś się uda. Poziom, poziom, poziom. A może jednak przemyśl to. Zastanów się nad tym. Najgorsze jest to, że tutaj nie mogę mapy włączyć. Ma to sens, biorąc pod uwagę, że mówimy o lokacji, z której przynajmniej w teorii nie ma wejścia i w ogóle. Ale to się niepokoje. Czemu jesteście? Zombie Skullgirl? Okej, okay, czyli z zombiekami nie porozmawiamy. Zrozumiałe. Okej, chyba przestanę o to walczyć. Przynajmniej na zombiaki. Rozumiem aluzję. Przyjąłem do wiadomości. Przynajmniej to dobrze, że... Czy to mi je zdecyduje do zera? Party second can switch. Znaczy to ewidentnie musiałem nie wziąć sobie żadnej PSN do stoku. O mój Boże, te hapeki. Dobra, chyba dosyć mylowanie. Kto miał medię? Maja? Maja. Maja plus. W ogóle media te 4 many to trochę żart, nie będę kłamał. Nie pomyślałbym, że media może kosztować 4 many i leczyć tyle, ile leczy. Do stoku pewnie się daje. Też mi się tak wydaje, że mogłem to skopać. Zastanawiam się, czy istnieje świat, w którym robię dosłownie to na bossie i pokonuję bossa. W sensie, że po prostu jedna media, a reszta bije jakoś konkretnie. Już to sprawdziłem. Czy ja byłem ślepy, czy nie pokazało mi, co tam było? Czy to była po prostu pułapka? Spell zadawał wiele więcej. Wjeżdżą spele na pewno będą zdawać się więcej tego, jestem pewien. Malakwa, Mamagna, Marachi. Czyli musiałbym wrzucić tutaj ciebie. I żeby ta Tatsuya użył Marachi? Znaki zapytania? Bo ta co ja chyba miał Marachi, right? Dobra, tu użyj Medi. Ty Malakwa. Ty ma Magna. I ty Marachi. I to mi powinno odpalać tego zwierząt spela. Ale on kamikaze używa. Au. Okej, to już nie użyję, I guess. Jezu. To nawet nie do końca jest tak, że mam w tej kwestii dużo do powiedzenia, jeżeli z tej osoby stwierdzają, że a dobra, jedne se kamikady na początek walki. A co ja mogę? No nic nie mogę.
Bąk. Pesan, to mam bardzo skomplikowane mechaniki, jak tak czytam. Jest to jeden kolega tylko, do którego mogę po prostu zarywać. A co mnie sądzisz? Jesteś uroczy. No powiedzcie, czy on nie jest uroczy? Przyznajcie, że jest uroczy. Czy gry wideo są fajne? Są zajebiste. 17 karcioszek. Ale przynajmniej tej kart będę miał w miarę dużo, I guess. Bong. Bong. Ile HP-ków można sobie zdjąć w paru krokach? Bo chyba właśnie przeprowadzam eksperyment tego typu. Karta Aquas. Okej, czyli tu nic nie będzie poza tymi skrzynkami. Ale kwadraciki trzeba uzupełnić. Z nim pogadamy jeszcze raz takie przed chwilą. Mam nadzieję, że na pytaniach się nie przejadę. Ej, teraz będę miał powyżej 100 kart loversów. Dużo. Daj, czy będę mógł je jakoś sensownie wykorzystać po dungeonie. A co mnie sądzisz? Jesteś uroczy. I jeszcze raz. Ginkoples. Dobra, czyli tak, tu mam stwierdzone, tu muszę dołem przejść, żeby nie oberwać od lawy. Czy tam ognia, czy co to jest. I teraz tak, Fusion Spell, Towering Inferno wchodzi w niej, więc teoretycznie teraz powinien wejść. Zobaczmy. Yep. Tylko nie będę kłamał, na autowalce nie jest optymalny. Bo to było tak, Malakwa. Ma Magna. I Marachi. To w sumie pytanie, czy ja będę mógł tego... Zastanawiam się, czy ja mogę wybrać ręcznie cel tego, czy to będzie... Nie, to będzie w tego, w którego biłem. Znaczy, ogry nie są. To tyle mogę powiedzieć z automatu. Dobra, czy jeszcze raz Malakwa tu. Ma Magna tu. Marachi tu. Marachi tu. I... A wiesz co, po prostu to atakuj. To w sobie manny to oszczędzę. Ogry są z tego co widziałem podatne na praktycznie każdą magię jaka istnieje. Okej, to wciąż w takim razie jest bardzo niefaltowne i chyba będę musiał zmienić tego z auto. Już widzę, że to jest problem. Jak to teraz zadziała? To mnie zastanawia. Activate Fusion Spell. Nie. Właśnie odchodzi, że w takim razie chyba będzie lepiej, jeżeli będzie mnie pytało o potwierdzenie. Bo w takich sytuacjach jak ta, gdzie Fusion Spell po prostu nie wejdzie,
i nie mogę wybrać mu celu, to nie ma sensu używanie go. Bo celem, jak dobrze rozumiem, jest ten, w którego poszło najwięcej tych zaklęć. Zacznę się zastanawiać, czy na pewno chcę zbierać kwadraciki z tych wybuchających pól. I z cujących też. Chyba już naprawdę jestem w stanie przeboleć to, że nie będę ich miał wypełnionych. Jeżeli będzie to oznaczać, że nie będę musiał jednocześnie po chwilę się leczyć jak porąbany. Jesteś uroczy. Tak, jesteś uroczy. Niech demony cię leczą. Żeby demony mnie leczyły, musiałbym chyba wbijać im happy. A ja chcę moje kacioszki, więc wbijam im Igor. Przynajmniej mogę ograniczyć ilość wybuchów, które są chodząc odpowiednio po kratkach. Mam dużo HP, by the way. Bardzo dużo. Wybacz sobie taki jakimś losowym AOE teraz dostać. Nie, dobra, w truciznę nie wchodzę, bo... Pal. Powiedziałem, że nie wchodzę, nie wiem, mnie. Użyj Lipela. Nie mam Lipelów. Może w tej grze są, może jeszcze dostanę. Masz w sobie trzy ścieżki. Prostą, samą ścieżkę, płaską, okrężną i nieznaną, mroczną. Którą idziesz? Idę prostą, samą ścieżką. Czy chcesz porozmawiać o męskości? Nie. Czy mam nadzieję napuścić Michela, żeby przemówił ci do rozsądku? Najwyraźniej. I karcioszki, plus. Say it to me, chef. 12 szariotów. Kolci mnie, żeby zajść do Velvetu przy najbliższej okazji. Bo teraz już coś przynajmniej powinienem móc przywołać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, to będzie to. Zjebałem. Anyway. Obezwałem przynajmniej oraz za dużo, nie wiem czy nie o dwa. Na szczęście, jak już mówiłem, media to bardzo tania rzecz. A w sumie tak o tym myślę, jeżeli gra daje graczom takie narzędzie jak karty do dawania personom skilli. I jednocześnie persony nie wpływają na staty. To absolutnie jestem w stanie zrozumieć, w jaki sposób można przejść grę na bazowych personach. Bo w ten sposób można sprawić, że jedyne czym one się będą różnić od tych endgame'owych person to słabości i odporności tego typu rzeczy. Przynajmniej tak mi się wydaje. A to chciałbym wierzyć przynajmniej, że nie stanowi aż na tyle dużego problemu. Pobiję. I teraz mogę używać Fusion Spell'a. I teraz nawet pozwoli mi cel wybrać. Czemu wcześniej mi nie pozwalało? Czemu teraz mi nie pozwoliło?
O, nowy Fusion Spell. Bardzo, bardzo z czego się robi. Jak już padł, to czemu nie? Już te nie zobaczę, będę musiał w walce zobaczyć. No ale walki są na tyle często, że to nie jest wielki problem. Small room. Mały pokoik. Byleż party? Na, co ty gadasz? O, ty głodusz. O, to leczyć party. Co my tu mamy? Są to drzwi, a tam pewno nie jest wejście. Polka właśnie, że nikt nie wie, gdzie jest. Kompas mi świduje. Mój smysł orientacyjny też trochę nawala. Gdyby nie światło, to byśmy się na pewno zgubili. Aż mi się przypomnie rok tunel w pierwszej generacji. Cieknie tu woda, przynajmniej nie możemy spragnienia. Nie jestem pewien, czy chciałbym pić tego typu wodę, ale... Mamy topić? O, jeszcze czego. Najbardziej to ja bym chciał, żeby daje mi jakiś pokój... W którym mogę się wyleczyć, ale chyba za dużo oczekuję. Bąk. Potrzebuję też obrócić kamerę. Fusion Spell, Blazing Pest. Dodaję obrażenie jednemu przeciwnikowi na podstawie średniej statystyki dex używających. O! Biorąc pod uwagę, że ostatnio używała go Yuki i Kasuya Botai, to raczej nie jest to jakiś zawrotny damage, ale też raczej nie jest zły. Więcej kart. Jak to było? Miałem personę, która wymaga 288? Już niedługo! Boję się deptać się wymagają endgame'owe persony. Jakieś takie, że wiecie, 70-80 poziom. Jeżeli tutaj to jest rzeczywiście wysoki poziom. A, jesteś uroczy. Siedemnaście karcioszek. Bo jeżeli jakaś taka na 30 jestem wymaga koło 300, to... Mówię, boję się trochę. Mógłbym się, że mam z nimi pakt. Persuade? Yep. Daj mi informację. Nie ma żadnych informacji, prawda? Okej, czy jak mam pakt, to mogę następny razem prosić o jakieś rzeczy, I guess? Dobra, spróbujmy napuścić Michela na niego. To nigdy się źle nie skończyło. Okej, okay, żartowałem, to się często już zakończę. A jeżeli jestem dla jej, to co zrobisz? Pomogę ci. Okej, okay, nie można być wobec niego miłym. Tym mniej wychowałeś. Okej, okay, czyli wobec niego trzeba być chujem, rozumiem. Yep, tak myślałem, że się wkurzę. Bąk. Dwa. Te potężne dwa obrażeń. Na bogu.
On jest niewrażliwy, więc mogę chcieć przestać to robić. Na szczęście, jeżeli anuluję, to wciąż używają swoich normalnych umiejętności, więc teoretycznie nie muszę wychodzić z autowalki. Biorąc pod uwagę, jak szybko się pojawiają przeciwnicy, którzy są nieważliwi na jakiś typ fizycznych obrażeń, to może to i lepiej, że mogą używać magii podczas walk. Bo tak to boję się zapytać, więc co by się działo? Use as a button. Uroczy jak przycisk. Jesteś uroczy jak przycisk. Backspace, nad którym zasnąłem i usunęła mi się cała praca dyplomowa. Słyszałem tragiczne historie o tym, jak ludzie tak zaspiaj po napisaniu kodu. Aczkolwiek podejrzewam, że szansa na to, że zasnę i dosłownie na Backspace jest naprawdę znikoma. Tyż Spring, czyżbym miał miejsce do leczenia? Ogólnie bardzo szybko zauważyłem, że pojawia się ten komnik. O Boże, to są białki. Boję się. Well, I mean, mam chyba najbardziej efektywną rzecz, jaką mogę zajść na te zębiaki, więc. Bo one są podatne na ogień. Mógłbym od biedy Hamę użyć na Mai. Tak, chcę użyć tego ręki Inferno na tej drugiej, bo ona nie obrywała. A 111. O dziwo mnie nie zabiła. To jeszcze raz, gdzie jest to cholerstwo lecznicze? A, tu jest jedno. Bo nie pokazywało mi się na mapie i dlatego miałem takie. Nie chcą sobie przycisk power, bo jest obok często używany guzików. Przycisk power na klawiaturze? Ile będzie mnie kosztowało wyleczenie się? Przemilczę to. Dla własnego zdrowia mentalnego wezmę i to przemilczę. Nie no, come on, 10 tysięcy za wyleczenie niewielkiej ilości HP-ków? Dosłownie mógłbym użyć teraz medii i by mi to wyleczyło. Come on. Prywatna służba zdrowia trochę droga. I know, right? Powinna mi się, jak chciałem się na rehabilitację zapisać na ten, na PZU. Gdzie łączny koszt rehabilitacji na 2 tygodnie by mnie wyniósł jakieś 5 tysięcy? Jak usłyszałem, ile, to bardzo szybko zrezygnowałem. Ale inflacja. Znaczy, to nawet nie jest inflacja, to jest po prostu kwestia, że sporo mi się rzeczy tam ponakładało jako tako. Bo dużo zabiegów na dwie nogi i tak dalej. Co innego faktu, no zdecydowanie nie są to koszty, które jestem w stanie ponieść. Za swoje rodziny. A rodziny są ważne. It's a husband.
I cię próbuję z nimi pogadać, nawet tego nie mogę. A bez odmy, chociaż raz normalnie, I guess. Raczej tu. Czy Hama działa na Agatheon? Nie. Znaczy, ja bym się nie dziwił, gdyby tego było więcej, jeżeli chodzi o te. O to, ile mi zadają, tylko że zazwyczaj tego nie widzę, bo bardzo szybko na autowalce wchodzi. Dawanych Inferno? Nie. Nie wydaje mi się. Nie w momencie, kiedy jest tyle rzeczy, które są odporne. Przestań brzęczeć, cholernych głośników. Kiedy? Już nie wiem, w tej chwili, czy to kwestia kablarz, to kwestia głośników, czy to kwestia karty dźwiękowej. I trochę się boję. Ale czasami mi się zdarza, że tam jakoś zahaczę nogą kabel, który idzie od głośników do komputera i obrzydliwie zaczyna już szeszeć. Powiedz mi proszę... Nie jesteś odporny na ogień, jesteś podatny na ogień. Let's go! Let's go! Let's go! Statystyki wzrosły. Czy ja was okłamałem, mówiąc, że persona nie mają statystyk? Zobaczmy. No to Eros chyba dostała ten. Eros chyba dostała staty. Ale nie widzę, żeby jakieś statystyki się zmieniły. No nie, nieważne, one mają statystyki. Mało. Okłamałem was. Czy to są statystyki... Nie no, Ginko miała dużo wyższe agility, więc to muszą być statystyki person. Okłamałem was, holy fuck. Widzicie, ja tak naprawdę nic nie wiem o tej grze. Dobra. Też raz Maraci. Jak widzę, ile jest tych Agathionów, to po prostu nie chcę używać tego autowalki, bo siłą rzeczy to nieszczęsne Maraci będzie źle wchodziło w większości wypadków. A jak ręcznie ustawię, że mam Maragi wchodzić w ten... W... Ogry zamiast w Agathiony, to raczej nie będzie tak źle. Kwadraciki, dajcie kwadraciki. To jest jakieś przejście... Coś czuję, że w pewnym momencie zacznę się gubić w tej edukacji. Niby mam pozaznaczany ten, gdzie byłem, a gdzie nie byłem, na podstawie właśnie parę kwadracików. Ale wciąż się niepokoję. To nie było kamikadze. Dzięki Bogu. Czy tu jest coś jeszcze, czy tylko to... O mój Boże, tu jest przejście. Te przejścia nie są na mapie zaznaczone. To jest moja największa słabość. Nie będę kłamał. Zwłaszcza, że wymaga to obracania kamery. Kotoludi. Czym jest kurwa Kotoludi? Gaduję, że umiejętnością, ale...
Coś leczniczego, ale jednocześnie nie mogę z tego skorzystać, powiedzmy, na miejscu i chyba muszę skorzystać z tego w sumie, a do niego nie będę miał zbyt szybkiego dostępu. Kong? Nauczył się Aques. Tatsuya dostał poziom. Te piękne dwa laka. Tatsuya będzie dosłownie najmniej efektowną osobą na świecie. Czym jest Aques? Medium water damage to one. Au. Czyżbyśmy uczyli się czarów drugiego tiera? Nice. Me gusta. Dobra, czyli jeżeli dobrze rozumiem, będę musiał bardziej uważać na ściany w tej lokacji, bo mogą być dziury takie jak tutaj. Chcę loversy. Daj karty lovers. Podzywaj. Jesteś uroczy. Nie te, kurwa. A uszczęśliwiłem go to przynajmniej, to dobrze. Czemu będzie praca wojny dla siebie? Ale jest to prawda. To twój gniew, którego nie wyładujesz, bo się poderwę. Podłoga to lawa, ale dosłownie. Czuję się, jakbym robił coś nie w porządku, korzystając z tej medii. Za to, że kosztuje tak mało many i leczy aż tyle. O Jezu, ile was tu? Boję się. A basz. Jeden. Te baszy mi raczej wiele nie robią, więc nie powinien się przejmować. Jedyne, czym się muszę przejmować, to kamikadze, na które rol nie ma wpływu. Najgorsze uczucie, kiedy przeciwnik może ci po prostu powiedzieć: ej, weź umrzej. A ty masz takie: okej, okay, daddy. No, kazał umrzeć, to umrę. No co ja mogę? Nic nie mogę. Może co, że chciałem nie umierać? No, sorry, nie tą radą. Podumierasz? Taka najlepsza Alicja? Alicja dosłownie robi takie, podchodzi, patrzy na ciebie. Podumierasz? Ale czy w tej grze też jest Alicja? A nie będziemy mieli okazji się przekonać. Jesteś uroczy. Mógłbym w tej chwili powiedzieć coś bardzo okropnego. Ale zdaję sobie sprawę, że czas może być na co nieodpowiedni, więc chyba się powstrzymam.
Wezmę to pobiję. Kolejny Towering Inferno. I kolejny Towering Inferno. Jak duży jest ten stron, Jezu. Znaczy ja wiem, że jak ktoś tu wejdzie, to już nie wyjdzie, ale... Jezus. Jest większy niż myślałem. Co ja za jest czymś tak ogromnym? Omni Dimension. Instantly kill one enemy. Monkas? Boję się trochę, tak te BH. Chcę zobaczyć, jak działa to Omni Dimension. Spoiler, nie. Czemu nawet nie jestem zdziwiony? Że to po prostu stwierdziło, że sobie nie zadziała. Znaczy podejrzewam, że to jest po prostu coś, co ma szansę na instant killa. Jak widać, niekoniecznie jakoś super dużo. Insta kille nie wchodzą. Więcej wiadomości o 11. Nie, ja zawsze byłem tym człowiekiem, który mając wybór między czymś, co jest pewne, ale słabsze, a mniej pewne, ale silne, wybierałem zawsze tą pierwszą opcję. Na przykład w Pokémonach, jeżeli był wybór, nie wiem, Fire Blasta, Flamethrower, to praktycznie zawsze wybierałem Flamethrowera. Nie licząc oczywiście jakichś rzeczy typu granie na state'ach, tak? Gdzie można sobie losować, aż wejdzie. Nie, ale tak, jeżeli bym miał, powiedzmy... z kimś się pojedynkować Pokémon, to zawsze bym używał tych pewniaków. Nie dlatego, że Firebust... Nie, akurat pepeki to dla mnie jest też taki wielki problem. Plus też patrzę bardziej w perspektywę właśnie jakichś takich pojedynków PvP, tak, że potrzebuję tyle PvP, ile jest potrzebne tak naprawdę na jedną walkę, a nie na więcej. Błagam, powiecie, okej, tutaj nie ma przejścia żadnego. I wtedy to, że Fireblast ma 8 PvP, nie robi mi absolutnie żadnej różnicy. Bo nie oszukujmy się, że rzadko kto polega na tym, żeby spalić komuś wszystkie pepeki i tego typu ruchów. Generalnie zawsze się podaje te wartości, które są po zużyciu wszystkich pipi-upów. Czyli Fireblast domyślnie ma 5 albo pipi-upach ma 8. Tak samo bodaj te ruchy, które mają 10, mają potem 16. 15 mają 24. Siema, Sevik. Z wersji kiedy rampa? No jutro przecież, o co chodzi? Jutro zabójczy wyścig. O Jezu. Weź. Jutro będzie piękny pokaz, jak się nie igra w grę. O. Mały pokój.
Przed małym pokojem pozwolę sobie zapisać. I w sumie na dzisiaj sobie skończymy wtedy, zwłaszcza, że mam jeszcze parę spraw do ogarnięcia dzisiaj. Także ten, tak jak mówiłem, w tym tygodniu będą normalnie streamy w końcu, dzięki Bogu, że wróciłem na pierwszą zmianę. A na dziś to było na tyle. Dzięki Wam za przybycie i trzymajcie się, po. Cześć!